opera krakowska, Carmina Burana kompozytor, Car Lorf w pieśni świeckie, tekst według średniowiecznego rękopisu z klasztoru Benedikt Bauern, Bawaria, wstęp i zakończenie, kompozytor Malika Tokoschina, balet i chór opery krakowskiej. Fotografia Ryszard Kornecki, inscenizacja i choreografia, Emil Wesołowski, kierownictwo muzyczne, Tomasz Tokarczyk, scenografia i kostiumy, Bożena Pędziwiat, reżyseria światła i projekcje, Dariusz Pawelec, przygotowanie chóru, Jacek Mentel, przygotowanie chóru dziecięcego, Beata i Marek Kruzowie, balet i chór opery krakowskiej oraz Magdalena Sztencel. Fotografia Ryszard Kornecki. Emilowi Wesołowskiemu udało się wyczarować widowisko pełne życia, ruchu, tętniące namiętnością, radością samego istnienia. Oczywiście, te wszystkie emocje narzucała muzyka Orffa. Świetnie spisali się w wokalnych partiach solowych Katarzyna Oleś-Blacha, Krzysztof Kuri, Stanisław Kufleuk. Uroczy i pięknie brzmiący był chór dziecięcy, przygotowanie Beata i Marek Kruzowie. Zapierała dech w piersiach powietrzna akrobatyka Magdaleny Sztencel. Ale przede wszystkim kapitalny był balet opery krakowskiej. Fragment recenzji Anny Woźniakowskiej, Polska Muza, 28 kwietnia 2018 roku. 8 lipca Ogrody Muzyczne, Korsarz, Ballet Bolshoi Libretto, Jules Henry Verneuil de Saint-Georges, Joseph Mazilier w opracowaniu Mariusza Petipa na podstawie poematu Lorda Byrona muzyka, Adolphe Adam choreografia, Aleksiej Ratmański, częściowo zrekonstruowana choreografia Mariusza Petipa, osadzony w orientalnej scenerii balet to prawdziwa uczta dla oka oraz gratka dla wielbicieli XIX-wiecznego Grand Ballet, z efektownymi scenami zbiorowymi. Korsarz to romantyczna historia miłości pirata Konrada i niewolnicy Medory. Aleksiej Ratmański i Jurij Burłaka, wznawiając balet, wykonali ogromną pracę, studiując materiały przechowywane w muzeach i bibliotekach Moskwy, Petersburga i Paryża. Odczytali również notację oryginalnej choreografii Petipa, znajdującą się w The Harvard Theatre Zollektion. Korsarz prezentowany w Teatrze Bolszoi bazuje na wersji z 1899 roku, uzupełnionej pomysłami autorstwa Ratmańskiego i Burłaki. Zgodnie z XIX-wieczną konwencją, podczas tworzenia widowiska choreografowie często dodawali do partytury tańce pochodzące spod pióra innego kompozytora. W tym przypadku, prócz muzyki Adama, pojawią się także fragmenty autorstwa Leo Delibesa, Cesare Pugniego, Piotra von Oldenburg, Ricardo Drigo, Alberta Zebela oraz Juliusa Gerbera. W przedstawieniu bierze udział 120 tancerzy, nazwy w kinach.pl. Rejestracja przedstawienia z Teatru Bolszoi w Moskwie transmitowanego do kin 22 października 2017 roku. W obsadzie, Jekaterina Krysanowa jako Medora, grecka niewolnica, Igor Cwirko jako Konrad, przywódca korsarzy, Denis Savin jako Berbanto, jeden z korsarzy. 8 lipca Giselle, Bolshoi Ballet Live, sieć kin Multikino, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Stary Browar, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Multikino Ursynów, Multikino Złote Tarasy, Wrocław, Pasaż Grunwaldzki, Zabrze Muzyka, Adolphe Adam choreografia, Jurij Grigorowicz według Jana Coralliego, Julesa Perrota, Mariusza Petipa scenografia i kostiumy, Simon Wirsaładze przeżywający kryzys tożsamości, książę Albrecht, Siergiej Połunin, Uwodzi, ukrywając swoje prawdziwe pochodzenie, szczerą i spontaniczną wiejską dziewczynę Giselle, Swietłana Zacharowa. Romans z góry skazany jest na niepowodzenie. Albrecht jest zaręczony i szybko zostaje zdemaskowany. Kobiety różnie radzą sobie z tematem niewierności. Batylda, Wiera Borajzenkowa, narzeczona Albrechta,
zachowuje spokój i obojętność. Zelle wpada w obłęd, pęka jej serce i umiera. Jeszcze inaczej postępują Wilgidy. Każdego napotkanego mężczyznę traktują jak wroga i bezlitośnie doprowadzają do śmierci. To właśnie one zamierzają pomścić krzywdę Giselle. Dowodzi nimi Mirta, Jekaterina Szipulina, zwana żartobliwie w branży baletowej kierowniczką cmentarza. Uśmiercają zakochanego po uszy w Giselle Hansa Denis Savi i nie zamierzają odpuścić Albrechtowi. Książę wydaje się skruszony i prosi o łaskę. Niestety nie dowiemy się już, jak długo pozostanie w tym stanie. Joanna Brych, Mścicielki z baletu, polityka numer 44, 3033, 27 października 2015. Przedstawienia zarejestrowano podczas transmisji na żywo 11 października 2015 r. W obsadzie, Swietłana Zacharowa jako Giselle, Siergiej Połunin jako książę Albert, Denis Savin jako Hans, myśliwy Jekaterina Szypulina jako Mirta, królowa Wilid Daria Chochłowa i Igor Cwirko, Paz Bedełk z Wiakcie 9 lipca mezzo.tv, La Belle Bois Dormant Śpiąca Królewna, Stans Ballet w Berlin Muzyka, Piotr Czajkowski Libretto, Na Chodłato według Iwana Wsiewołoszskiego Inscenizacja i Choreografia, Na Chodłato Scenografia i Kostiumy, Angelina Atlagic Spektakl. Zarejestrowano 2 października w Deutz-Theater Berlin w obsadzie, Iana Salenko jako księżniczka Aurora, Marian Walter jako książę Desire. Kolejne emisje, 14 i 27 lipca 12 lipca Nowy Teatr w Warszawie, premiera Joare Seif Choreografia, Agata Siniarska, Ania Nowak, Katarzyna Wolińska Dramaturgia, Mateusz Szymanówka Reżyseria Światła, Joanna Leśnierowska Choreografia Zależności Ruchu Ciał Ludzkich, Ciał Obcych, Myśli, Bilionów Bakterii, Wirusów, Globalnego Ocieplenia, Politycznych Wyobrażeń oraz Teorii. ZDJ. Jakub Wittchen. Kolejne przedstawienia, 13 lipca, Wprowadzanie Joanny Leśnierowskiej, a po spektaklu Spotkanie z twórcami, oraz 14 lipca,